Dzień dobry, nazywam się Joanna Piotrowska, jestem prezeską Fundacji Feminoteka i zapraszam Was na trzecią część szkolenia na temat tego, jak skutecznie pomagać kobietom z doświadczeniem przemocy. Dzisiaj zajmiemy się jednym takim bardzo ważnym problemem. Postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego kobiety nie odchodzą od przemocowców. Zazwyczaj, jeżeli się pojawiają jakieś informacje w mediach na temat przemocy i okazuje się, że kobieta, która doświadczyła przemocy, tkwiła w tym związku wiele, wiele lat, pojawia się takie pytanie, pojawiają się takie komentarze, to dlaczego ona w tym związku była? No skoro ona w tym związku była, skoro była z tym przemocowcem, no to być może nie działo się nic takiego złego, być może kłamie, być może oszukuje, być może lubiła po prostu żyć z osobą, która stosuje przemoc. No, to jest kolejny mit, kolejny stereotyp. Nikt nie lubi żyć w związku przemocowym, nikt nie lubi doświadczać przemocy. A na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszym szkoleniu postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego kobiety tkwią w takich związkach przemocowych, dlaczego nie szukają pomocy, dlaczego wracają też do przemocowców, dlaczego wycofują się z podjętych działań, bo to jest też także bardzo duży problem. Jeśli kobiety doświadczają przemocy i zgłoszą się po pomoc, to po jakimś czasie okazuje się, że one to wycofują. Wycofują sprawę z policji, wycofują sprawę z ośrodka pomocy społecznej, rezygnują z pomocy, której udziela nasza fundacja. Czemu tak się dzieje? Co się takiego dzieje, że kobiety, które podjęły już decyzję o wyjściu ze związku przemocowego, wracają do tego przemocowca? To jest temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszego szkolenia, dlatego że takie zachowanie budzi niezrozumienie. I u osób, które nie znają się na zjawisku przemocy, może budzić też złość i frustrację. No bo może być taka sytuacja, że pomożecie jakiejś kobiecie, włożycie w to dużo emocji, włożycie w to dużo wysiłku, a potem okaże się, że ta kobieta wróciła do sprawcy przemocy, wróciła do przemocowca i wszystko niby jest w porządku. Będziecie wtedy myślały, kurczę, po co ja się angażowałam, po co ja jej pomagałam, skoro ona i tak chce żyć w takim związku, to już więcej jej nie pomogę. Jest to zrozumiała reakcja, dlatego że trzeba znać zjawisko przemocy, trzeba znać mechanizm przemocy, żeby wiedzieć, że takie sytuacje pojawiają się bardzo często, pojawiają się wręcz nagminnie. Wynika to z pewnego mechanizmu, w którym tkwią kobiety w relacjach przemocowych. I ten mechanizm będę próbowała Wam wytłumaczyć, żeby zrozumieć, jak kobiety się zachowują, jak mogą zareagować i jak my w takiej sytuacji możemy się zachować wobec kobiety. No, kobiety mają naprawdę wiele powodów, żeby zostać w związku przemocowym. Jednym z takich powodów są stereotypy, o których mówiłam w poprzednim szkoleniu. Stereotypy i mity, które utwierdzają, że kobieta zasłużyła sobie na przemoc, że to, co ona zrobiła, usprawiedliwia zachowanie przemocowe. Druga kwestia to jest strach. Kobiety mogą bać się odejść od osoby stosującej przemoc. Mogą się bać i słusznie, dlatego że badania pokazują, że jeżeli kobiety podejmują jakieś działania związane z przeciwdziałaniem sytuacji przemocowej w swoim związku, często ta przemoc się nasila. Jeżeli kobiety nie mają wsparcia ze strony swoich bliskich, ze strony rodziny, ze strony przyjaciół, może się okazać, że zostają w tej sytuacji same, a sprawca przemocy jest po prostu bezkarny i może ta przemoc narastać. Także strach i stereotypy to jest jeden z powodów, dla których kobiety tkwią w przemocowych relacjach, boją się z nich wyjść, nie wiedzą często, jak z nich wyjść, nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Jest to jeden z bardzo częstych powodów, dlaczego kobiety w takich związkach przemocowych tkwią bardzo długo i boją się z nich wychodzić. Kolejny stereotyp, czy kolejny powód, dla którego kobiety nie odchodzą, to przekonanie, że bezpieczne jest to, co znane. Pewnie wiele z Was doświadczyło takiej sytuacji, że tkwiłyśmy czy w jakiejś sytuacji, czy w jakimś związku, czy w jakimś miejscu.
nie za bardzo nam się to miejsce podoba, nie za bardzo nam się ten związek podoba, ale myślimy sobie, kurczę, ale może będzie gorzej, jeżeli ja z tego wszystkiego zrezygnuję. Podobnie myślą kobiety, które tkwią w związkach przemocowych. Jeśli ktoś tkwi długo w związku przemocowym, ma zaburzone poczucie własnej wartości i może być naprawdę głęboko przekonany, że nie poradzi sobie na zewnątrz, że nie da rady sobie w tym świecie bez mężczyzny. Mężczyzna, przemocowiec bardzo często też utwierdza kobietę w przekonaniu, że bez niego ona sobie nie poradzi. I mówi jej, ty nie zachowuj się, nie szukaj jakiegoś wyjścia, nie myśl o rozwodzie, nie myśl o tym, żeby zgłosić, żeby komuś się poskarżyć, ponieważ zostaniesz sama. Bardzo często też kobiety po prostu nie mają pieniędzy, dlatego że jedną z form przemocy jest przemoc ekonomiczna i przemocowcy stosują też i tę przemoc, żeby jak najbardziej ograniczyć samodzielność kobiety, ograniczają albo wydzielają dostęp do pieniędzy, albo nie dają w ogóle pieniędzy. Także często te kobiety też po prostu nie mają możliwości finansowej, żeby zerwać przemocową relację. Na pewno znacie opowieści o tym, jak kobiety pakowały najpotrzebniejsze rzeczy, brały dzieci i uciekały ze związków przemocowych do jakiegoś schroniska. Tak się dzieje, ponieważ często te kobiety po prostu nie mają gdzie pójść. Nie mają pieniędzy na to, żeby wynająć mieszkanie, nie mają swojego mieszkania, nie mają nikogo bliskiego, kto mógłby im pomóc. Także jest naprawdę, to jest taka podstawowa rzecz, brak finansów do tego, żeby zerwać relację przemocową, jest jedną z podstawowych barier, dla których kobiety po prostu nie zrywają przemocowych związków i nie odchodzą. Bezpieczne to, co znane, bo boję się, że jeżeli opuszczę to miejsce, to nikt mi nie pomoże, nikt mnie nie wesprze. Wiele kobiet też po prostu chce mieć rodzinę i wstyd, że coś w rodzinie dzieje się nie tak, jest też bardzo dużą barierą, dla której kobiety nie rezygnują z przemocowej relacji. Też na kobiety mają bardzo duże poczucie winy i takie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje w rodzinie. To one uważają, że i to, co dobre, ale i to, co złe, co się wydarza w rodzinie, to jest ich odpowiedzialność. To one mają dbać o to, żeby w domu było czysto, żeby dzieci były przygotowane do szkoły, żeby mąż był zadbany, żeby w domu panowała odpowiednia atmosfera. Więc jeżeli coś się dzieje w małżeństwie czy w relacji nie tak, kobiety bardzo często czują się za to odpowiedzialne i myślą sobie, że to ja faktycznie coś zrobiłam nie tak, coś ja w jakiś sposób nieodpowiednio się zachowałam, że do tej przemocy dochodzi. Tam tutaj taki być może błahy przykład, ale możecie sobie przetestować, co robicie, kiedy ktoś niespodziewanie was odwiedza. Co mówicie na wejściu? Najczęściej kobiety mówią, przepraszam, że jest taki u mnie w domu bałagan. Przepraszam, ale nie zdążyłam posprzątać. Czy mężczyzna, zapytajcie swojego partnera, zapytajcie swojego męża, czy on by też tak się tłumaczył osobom, które wpadają z niespodziewaną wizytą? Przypuszczam, że nie. To właśnie pokazuje, że kobiety mają w sobie takie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje w domu. Za to, jak ten dom wygląda, za to, jak właśnie się zachowują dzieci, za to, jaki jest mąż i za to, jaka jest atmosfera w tym domu. Więc czują się też odpowiedzialne za to, jeśli do przemocy dochodzi. I to jest kolejny powód, dla których kobiety nie odchodzą z relacji przemocowych. Kolejna rzecz, i to jest taki bardzo, bardzo ważny mechanizm, którego doświadczają kobiety w relacjach przemocowych. To się nazywa cykl koło przemocy, który się składa z trzech faz. Pierwsza faza to jest faza narastającego napięcia. O co chodzi w tej fazie narastającego napięcia, za chwileczkę wytłumaczę. Potem następuje druga faza, faza ostrej przemocy, a potem trzecia faza, to jest faza miesiąca miodowego. I teraz krok po kroku wyjaśnię te trzy fazy i powiem wam, do czego one prowadzą, co powodują, jakie są skutki przechodzenia przez ten cykl przemocy dla kobiety, która tej przemocy doświadcza.
Pierwsza faza narastającego napięcia. Dzieje się źle w związku, jest jakiś stosowany rodzaj przemocy wobec kobiety. Te ataki agresji, te ataki przemocy nasilają się, coraz częściej występują. Mąż zaczyna krzyczeć, krytykować coraz częściej kobietę, obwiniać ją o różne rzeczy, obrażać. Może wtedy dochodzić do przemocy psychicznej, może wtedy dochodzić do przemocy seksualnej, do przemocy ekonomicznej. Mogą te rodzaje przemocy występować razem. Może też dochodzić do popychania, do szarpania itd. Po tej fazie narastającego napięcia, kiedy ta frustracja nie zostaje rozładowana, właśnie dochodzi do jej rozładowania, czyli do tej fazy ostrej przemocy. I wtedy może dojść do brutalnego pobicia, do bardziej brutalnych zachowań przemocowych, czy psychicznych, czy ekonomicznych, czy fizycznych. Jest to właśnie faza ostrej przemocy. Najczęściej w tym momencie kobiety szukają pomocy na zewnątrz. Zgłaszają sprawę na policję, zgłaszają się do ośrodka pomocy społecznej, szukają pomocy w organizacjach pozarządowych i chcą podjąć jakieś kroki, żeby tę przemoc przerwać. Ale problem polega na tym, że właśnie w tym momencie, kiedy przemocowiec zorientuje się, że kobieta podejmuje jakieś działania, zaczyna się zachowywać jak na początku związku. Zaczyna być szalenie miły, zaczyna przynosić prezenty, zaczyna być najlepszy na świecie, zaprasza na kolację przy świecach, jest cudowny wobec dzieci, jeśli dzieci są w związku. No po prostu raj na ziemi. Nazywamy to fazą miodowego miesiąca. Przemocowiec, widząc, że może ponieść konsekwencje, próbuje w ten sposób po prostu uniknąć ich. I zachowuje się jak najcudowniejszy mężczyzna na świecie, no jak książę z bajki. Kobieta, która jest w związku przemocowym, myśli sobie wtedy, kurczę, jest szansa na to, żeby ten związek uratować. Jest szansa na to, że ten mężczyzna tak naprawdę jest fantastyczny. To był właśnie na przykład jednorazowy incydent, albo że naprawdę jest wielka szansa na to, żeby ten związek uratować, bo kobiety chcą ratować swoje związki, chcą ratować swoje relacje, to jest zupełnie, zupełnie naturalne. I wtedy najczęściej kobiety wycofują sprawy z sądów, wycofują sprawy z ośrodka pomocy społecznej, rezygnują z pomocy organizacji pozarządowej, rezygnują z pomocy psychologicznej, prawnej, bo wierzą, że w ich związku wszystko się dobrze układa. Problem tylko polega na tym, że niestety to koło przemocy się powtarza. Po jakimś czasie kończy się miesiąc miodowy, zaczyna się faza narastającego napięcia, która przechodzi w fazę ostrej przemocy. Wtedy kobieta, jeśli my nie pomożemy w tym momencie i nie powiemy i nie wyjaśnimy tej kobiecie, która doświadcza przemocy, że będzie przechodziła takie koło, że może właśnie do takiej sytuacji dojść, to taka kobieta będzie się wstydziła po raz kolejny sięgnąć po pomoc, zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, do organizacji, która już jej pomagała, do koleżanki, która już ją wspierała, bo właśnie może sobie pomyśleć, kurczę, no wtedy zrezygnowałam z tego wszystkiego, to już mi nikt nie pomoże. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jeżeli macie koleżankę, która doświadcza przemocy, znacie kogoś, kto doświadcza przemocy, żeby też powiedzieć o tej fazie, o tym cyklu, że to koło tak wygląda. Jeżeli kobieta zdecyduje się na wycofanie tej sprawy, jeżeli zdecyduje się na powrót do przemocowca, to jest to po prostu mechanizm przemocy. I że to jest zupełnie normalne, zupełnie naturalne, tak ten mechanizm po prostu wygląda. Ale że jeżeli się coś zmieni, jeżeli znowu będzie dochodziło do przemocy, to że mogą kobiety, to może taka kobieta na waszą pomoc liczyć. Jeżeli uprzedzicie o tym, to kobieta też widząc, że ten mechanizm zaczyna działać, będzie też bardziej czujna i szybciej zgłosi się po pomoc. To bardzo ważne jest, żeby rozumieć to, co się dzieje z kobietą, żeby rozumieć, że kobieta chce wierzyć, że w jej związku, w jej małżeństwie będzie się dobrze układało i że ma nadzieję na to, że wszystko się poprawi. No, ale jeżeli do tego nie dojdzie, do tej poprawy nie dojdzie, jeżeli znowu to koło przemocy zacznie się toczyć, to żeby miała
taką furtkę, że może się zgłosić po pomoc, że może liczyć na wasze wsparcie, że nie będziecie się złościć na nią, tylko powiecie tak, to jest właśnie to koło przemocy, tak to właśnie wygląda, więc słuchaj, dzwoń natychmiast do organizacji, zgłaszaj się do OPS-u, my też rozumiemy to koło, rozumiemy ten mechanizm i nigdy nie krytykujemy takich kobiet, zawsze mówimy, że nasze drzwi są otwarte i w każdej chwili kobieta może wrócić do nas po pomoc. To jest szalenie ważne, żeby to wyjaśnić, żeby to rozumieć jako i osoba, która chce pomagać i wesprzeć osobę doświadczającą przemocy, ale też i dla osoby, która tej przemocy doświadcza. Kolejny powód, dla których kobiety nie odchodzą ze związków przemocowych, albo tkwią w nich bardzo długo, albo wracają do przemocowców, to wstyd i obniżone poczucie własnej wartości. Jeżeli jakaś kobieta przechodziła przez ten cykl przemocy, to koło przemocy wiele razy i tkwi w związku przemocowym, to jej poczucie własnej wartości jest na poziomie zerowym albo jeszcze niższym. Ma olbrzymie poczucie winy, tak jak już wspominałam, za to, co się dzieje w związku, za to, że zrezygnowała z pomocy. Jej poczucie wartości jest bardzo, bardzo niskie. Takim osobom trudno jest szukać pomocy, trudno jest zwracać się o pomoc, trudno jest znaleźć sobie pracę, znaleźć sobie nowe mieszkanie, po prostu zmienić swoje życie. To jest szalenie, szalenie trudne i wielu kobietom wydaje się, że właściwie nie ma takiej możliwości, żeby z tego związku przemocowego wyjść. Najczęściej musi się wydarzyć coś strasznego. Kobiety bardzo często decydują się na szukanie pomocy, jeżeli przemoc zaczyna doświadczać nie tylko ona, ale jej dzieci. To bardzo często jest podyktowane właśnie taką sytuacją. Kobieta mówi, no jak dopóki on mnie krzywdził, to ja jeszcze to jakoś znosiłam, ale jak zaczął bić dzieci, to powiedziałam nie. Warto pamiętać o tym, że dzieci, nawet jeżeli są świadkami przemocy, to stres, który się z tym wiąże, który przeżywają, jest równy doświadczanej przemocy. Także dzieci oglądające przemoc, będące świadkami przemocy wobec swojej mamy, też doświadczają przemocy i badania na to pokazują, że ten stres, który dzieci doświadczają, jest równy doświadczeniu przemocy. Kolejny powód, dla którego kobiety nie odchodzą ze związków przemocowych albo wracają do nich, to jest brak wiary, że cokolwiek może się zmienić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli szukają pomocy, to często spotykają osoby, które powielają mity i stereotypy. Mówią na przykład, no musisz się bardziej starać, no widocznie coś zrobiłaś nie tak. Czyli znowu tutaj wracamy do tych mitów i stereotypów. Zobaczcie, na jak wiele spraw mają wpływ te mity i stereotypy na temat przemocy wobec kobiet. Jak przerzucamy, jak myślimy o tym, że to kobieta jest właśnie odpowiedzialna za to, co się dzieje w związku, nawet jeżeli to jest związek przemocowy. Nie mówimy, o kurczę, nie ma prawa ten mąż cię w ten sposób traktować, natychmiast zgłoś się tu i tu, szukaj pomocy, tak nie może być, tylko szukamy, co z kobietą było nie tak, co ona zrobiła nie tak, jak ona się nie zachowała, to wszystko są mity. Jeżeli kobieta doświadcza przemocy, natychmiast trzeba poradzić jej, żeby szukała pomocy fachowej, fachowej instytucji, fachowej organizacji, która takiej pomocy udzieli, która taką kobietę wesprze. I w tym jest wasza największa rola, dlatego zachęcam was, że jeżeli znacie jakąś kobietę, która doświadcza przemocy, jeżeli jakaś kobieta zwraca się do was o pomoc, żebyście podały nasz telefon Fundacji Feminoteka. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 20. Przy telefonie dyżurują ekspertki przeszkolone w temacie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Porozmawiają, doradzą, umówią na bezpłatną poradę psychologiczną, bezpłatną poradę prawną czy inne formy wsparcia. Zachęcam też bardzo serdecznie do skorzystania ze specjalnej aplikacji Avon Alert. Ta aplikacja jest wyjątkowa, nie ma takiej aplikacji
w Polsce, nie wiem czy na świecie jest taka aplikacja, można tam wejść, można sprawdzić, czy to, czego doświadcza wasza znajoma, wasza koleżanka, a może wy, to jest przemoc. Jeżeli będziecie miały wątpliwości, możecie zostawić po prostu informacje na temat tego, co się dzieje, w dowolnym momencie dla was dogodnym, zostawić namiar na siebie i informacje o tym, o której godzinie i którego dnia możemy do was oddzwonić i wtedy dzwonimy w bezpiecznym czasie i w bezpiecznym dla was miejscu i możemy ze sobą porozmawiać. Także też zachęcam do korzystania z aplikacji Avon Alert.